Radio Rutyna. Dzień dobry, tu Radio Rutyna, Ola i Takiero Mucho. Que pasa? Que pasa? Moi drodzy, dzisiaj jest piękny, zimny dzień. W Hiszpanii świeci piękne słońce, ale ja jestem tutaj i nagrywam nowe podcasty Radia Rutyna, z czego się niesamowicie cieszę, bo dla mnie to jest taki mój kawałek podłogi, w którym mogę powiedzieć to, co myślę i to, co czuję. Ostatnio szerokim takim echem wielkim odbił się mój TikTok na temat freakfightów, czyli tego, że po prostu pewien zawodnik takiej jakiejś tam federacji, MMA, zrobił coś takiego podczas wywiadu, bardzo mnie zaciekawił, bo udowodnił teorię po prostu, która jest potwierdzeniem, że człowiek pochodzi od małpy. No i to jest jasne i klarowne. Pewien chłopak stanął podczas wywiadu i pani z nim rozmawiała, a on zaczął, drodzy państwo, jak macie wrażliwe uszy, to teraz musicie odsunąć odbiornik, głowę od odbiornika, bo on robił tak. Ja widziałem to. Dobre. Jest ze mną Mateusz oczywiście. To jest bardzo fajny koleś. Nie no, zajebisty. I po prostu generalnie jak patrzysz teraz na mężczyzn XXI wieku, to po prostu tak naprawdę zastanawiasz się nad tym, co ma co do rzeczy. No i teraz ten pan walczy w tych wszystkich zawodach, ale musicie zobaczyć, że ostatnio na przykład ja tego nie oglądam. Tam się wszyscy biją, wyzywają, przed tymi galami plują na siebie, uderzają się, podobno umawiają się, że się nie uderzą, podobno umawiają się, że nie będą siebie wyzywać. Poniewierają wszystkich, włącznie z 4 pokoleniami wstecz. I jest to tak żenujące i najgorsze jest to, że oglądają to młodzi ludzie. Młodzi ludzie, którzy patrzą i wzorują się na takich zachowaniach i w jakiś sposób to musi na nich wpływać. Ale to jest tak, że tam ci, co chcą oglądać, to płacą za to, czy to reklamy tam są? Nie, oni płacą ten pay per view. I ludzie płacą za to? Za to, żeby oglądać tą całą to. No mają tam swoich idoli jakichś z internetu, jednakże wszystko okej na tej gali, można oglądać te freakfighty, bo wiecie, to z zawodostwem to tylko w niewielu zawodnikach tkwi ta smykałka zawodostwa, bo reszta to jest, kurczę, no tak naprawdę zawodnicy z podwórka, którzy siedzieli przed komputerem i nagle postanowili się bić dla kasy, bo płacą tam ogromną kasę, nie oszukujmy się. Kurna, wstyd mi, że ludzie to płacą. Ale wiesz, co jest najgorsze? Najgorsza jest konferencja, dlatego ja zadzwonię teraz do trenera życia, bo on nawet przygotowywał mentalnie jednego z zawodników do tego MMA. I mam nadzieję, że się połączę. MMMsy. I że nam coś na ten temat powie. Dzień dobry. Moi drodzy, połączyłam się. Mamy na linii trenera życia. Cześć, dzień dobry, Artur. Witam serdecznie. Jak zawsze łapiesz mnie w trakcie posiłku. To wypluj i będziemy rozmawiać. Chociaż pluć powinnam ja. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Arturze, rozmawiamy w tej chwili, trener życia, możecie go followować oczywiście na Instagramie i na TikToku. Bardzo go lubię, nie zawsze się z nim zgadzam, ale bardzo się lubimy. Rozmawiamy o freakfightach. I rozmawiamy o galach MMA. O, nawet o ostatniej gali, nie podając nazwy, jak i o pewnym zawodniku, który robił... Prawda? I o tym... Tak, pupu. Dokładnie. Drodzy państwo, jeśli nie zrozumieli, to musicie wyszukać to pupu w internecie. Pupu, tak? Powiedz mi, dlaczego Polacy, Polacy w tak dużej mierze oglądają freakfighty, w których ludzie się wyzywają, poniżają na konferencjach, bo już na galach to jest okej, chociaż ostatnio się pobili, prawda? Chyba tam z tyłu. Jakiś jelonek dostał w łeb, drugi go walnął z tyłu głowy, bo to kozaki są 3-1. Dlaczego agresja jest tak bardzo oglądana i jeszcze opłacana? Bo wiem, że ty przygotowywałeś jednego z zawodników do takich otóż freakfightów. Powiedz mi, jak to wygląda z twojej strony? Znaczy, ja przygotowywałem akurat zawodnika, który jest po tej stronie właściwej tej mocy i nie dymi na tych konferencjach i pewnie też dlatego nie jest w jakiejś tam top czołówce, ma bardzo sportowe podejście, więc trochę muszę tutaj odciąć się wizerunkowo od tego, bo zdarzają się perełki, niestety można je podnieść na palcach jednej ręki, które rzeczywiście są tam, żeby propagować sport i są wkupione w tą sportową narrację. Natomiast ja myślę, że tutaj temat jest kilkuwątkowy, bo z jednej strony można by mieć olbrzymie pretensje do zawodników i do ludzi, którzy biorą w tych dymach udział, ale z drugiej strony trzeba winić chyba też społeczeństwo, które ostatecznie za to płaci. Wystarczy sobie przejrzeć, nawet nie trzeba być specjalistą analitycznym, wystarczy sobie przejrzeć na YouTubie wywiady
przed walki, z powalką, z przedgal i z podgalem i zobaczyć, które tematy mają najwięcej wyświetleń. To trochę jest tak, że myślę, że większość ludzi jest trochę takimi wewnętrznymi hipokrytami, bo z jednej strony to wszyscy piszą na Twitterze, o Boże, jaki to jest wstyd, jakie to jest dno i jakie to jest bagno. No ale wszyscy później idą ci sami kupować pay-per-view i to bagno oglądają i jednocześnie tych zawodników finansując. No przecież wiadomo, że te gale się utrzymują przede wszystkim z tego streamu z pay-per-view. Mm-hmm. A im większe to pay-per-view, tym większe pieniążki, tym większe nazwiska można zakontraktować. No i później się daje taką trochę wolną amerykankę, że ludzie pokroju, nie będziemy nazwisk wymieniać, ale no tak, ludzie różnego pokroju gdzieś tam dostają wyświetlalność. Wyświetlalność, właśnie. Bo jest jeden koleś w internecie, który powiedział, chcesz mieć wyświetlalność? To ja ci coś powiem. Odszedłem. Dostają te wyświetlenia i te kliki. Na podstawie tego budują ten swój network. Mm-hmm. Z punktu widzenia marketingowego i biznesowego, no to jakby ja tutaj muszę jasno i uczciwie powiedzieć, że doskonale rozumiem federację, no bo jakby jest popyt, to oni dostarczają tylko podaż. Natomiast ja się zastanawiam, co się dzieje ze społeczeństwem w ogóle i jak dramatyczny poziom edukacji rozrywkowej jest w naszym społeczeństwie, że takie rzeczy jarają ludzi i że dzisiaj na froncie wśród młodych ludzi nie jest KSW, który jest bez mrugnięcia okiem największą federacją sportową w Europie w tej chwili, zresztą od wielu lat, że ten sportowy duch walki jest mniej zaszczepialny wśród młodzieży niż to, co się dzieje na tych freak fightach. Nie? Teraz ale to chyba najbardziej na konferencjach, prawda, jeśli możemy powiedzieć. No, na konferencjach, no ale też... Tam mamy trzy pokolenia do tyłu dotknięte. Matkę, babkę, pradziadka, prawujka, pradziada i wszystkich innych. No to czasami i wszyscy chuje. Jeszcze dalej. I wszyscy chuje, kurwa. Tak. I ten z epoki lodowcowej też był chuj. Dokładnie. Ja się tak... Już wspólne. Nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Mhm. Dlaczego tak się dzieje, ale jest to dla mnie trochę zatrważające, że rzeczy, które nie tak dawno, bo 20 lat temu jakby gdzieś się w towarzystwie powiedziało takie rzeczy pokroju tego, co oni tam się obrzucają na tych konferencjach, to człowiek po prostu dostał taki wpierdziel, żeby nie mógł chodzić przez tydzień, no bo te pewne rzeczy były nietykalne, nie? Takie jak tam właśnie rodzina, czy orientacja, czy po prostu... Była wolna amerykanka też, ale był taki szacunek do pewnego. Mm-hmm. I zastanawiam się, w którym miejscu i dlaczego się zatarła ta granica, że ludzie sobie pozwalają w internecie na takie rzeczy, nie? Bo to tak naprawdę ma drugie dno jeszcze. Zostawmy na chwilę tych zawodników, którzy się odrzucają ten górę. Ale oni dają taką walidację reszcie, że ta granica między tym hejtem się przesuwa i później taki człowiek sobie myśli, kurczę, jak oni się na tych konferencjach tak obrzucają, to ja też mogę koledze tam z 6B powiedzieć, twoja stara to jest taka i taka, na przykład, nie? No. I to jest duży problem tak naprawdę, bo kto jest później, kto jest weryfikatorem po drugiej stronie, kto tym dzieciom i tej młodzieży powie, hej, tak się przecież nie robi, tak się nie powinno robić. No i oni powiedzą, ale jak się tak nie robi, skoro oni tak robią i zarabiają potężne pieniądze, nie? No właśnie, to są chyba pieniądze kluczem. No właśnie, i te pieniądze są coraz, znaczy no już pewnie teraz będą coraz mniejsze, bo już federacja urosła i już jakby samo walczenie w fejmie dzisiaj jest atrakcyjne, a nie fejm poszukuje zasięgowych zawodników, tak, żeby im zapłacić duże pieniądze. I to jest gdzieś tam problem. Natomiast mam wrażenie, że na straży tego też w pewnym sensie powinna stać federacja i na niektóre zachowania... No właśnie, i stoi na straży. I teraz tak, mamy takiego jednego z takiego orangutana, zawodnika, który podpisał kontrakt z fejmem, ale już fejm związał z nim ten cały kontrakt ze względu na to, że bardzo ostentacyjnie i wulgarnie zachowywał się i podjudzał na federację, czyli gdzieś następuje kres... No właśnie, no ale dlaczego ten kres jest wtedy, kiedy odbija się tylko wizerunkowo na federacji, a federacja nie zauważa tego, że nie każda... No, ciężko mówić w biznesie w ogóle o moralności jakiejkolwiek, bo wiadomo, że tam inne prawa się tym rządzą, ale czemu federacja nie jest w stanie, federacje nie są w stanie zauważyć tego, że te dymy... Nie chcę tutaj, wiesz, nie chcę też skoncentrować całej uwagi na tej jednej poszczątkowej sytuacji, bo to jest tylko element problemu. Ale ich jest setki, na każdych konferencjach plują na siebie, no rzygają właśnie, na siebie. No, kiełbasą się rzucają.
I zastanawiam się, kiedy federacja pójdzie po rozum do głowy i zrozumie, że to nie jest coś powielalne, coś, co by się dało powielić. A umówmy się, no kurczę, ci ludzie, którzy tam walczą, zarabiają, wiadomo, że te pewnie pieniądze są inne niż tam się... Niektórzy mają 200, a dostali 15. No tak, tak, ale to dalej są większe pieniądze niż na fabryce, to dalej są większe pieniądze tak. niż gdzieś tam na jakimś etacie, więc jakby młode pokolenie aspiruje absolutnie do tego, żeby w tych walkach brać udział i gdzieś tam kawałek tej sławy uszczknąć, tylko pytanie jakim kosztem i pytanie co to zrobi dla jakby przyszłości funkcjonowania w społeczeństwie dla tej młodzieży, która się nigdy przez ten wachlarz tam fejmu czy czegoś nie przebije. Może wielu będzie się napierdalać na ulicy, bo ja mam takie pytanie jeszcze do ciebie. Bo kiedyś był na przykład reality show Big Brother, do którego ja poszłam i nikt go nie znał, bo nie było żadnych portali plotkarskich, było tylko WP i Onet w tym czasie, kiedy zaczął się Big Brother pierwszy i to była taka nowość. Poleciało parę edycji, potem kolejna edycja, tym bardziej więcej gwiazd przychodziło, bo każdy już przychodził tam grać, bo wiedział, z czym to się je i w końcu pierdolło. Czy to nie jest też tak, że teraz to przychodzą ci ludzie, pseudogwiazdy z nich wychodzą i to w końcu pierdyknie, bo niemożliwością jest, żeby to dalej, co oni więcej wymyślą? Będą srać na siebie podczas tej konferencji? Znaczy, wiesz, co jest najgorsze jeszcze w tym wszystkim? I to mnie tak trochę zabolało. Dlatego w sumie nawet nie nagrałem żadnego materiału i przeszedłem gdzieś... Bardzo mi jest przykro, że go nie nagrałeś, kurwa, i czuję się zażenowana, o kurwa. Żal.pl, kurwa. Ale pozwól mnie, że powiem ci... Pozwalam ci. Nie zrobiłem dlatego, bo tak jak powiedziałaś, prowadziłem jednego z zawodników i troszeczkę wiem więcej na temat tego świata z backstage'u niż powiedzmy przeciętny użytkownik pay-per-view. No tak. I ja tych chłopaków niektórych, między innymi Pół, miałem przyjemność poznać od tego backstage'u. W takich normalnych... Mówił wiesz, cześć normalnych Pupu? Mówił Pupu? Nie, właśnie nie. Właśnie chodzi o to, że to jak kamera znika, to są zupełnie normalni ludzie. No wiadomo, nie chcę tutaj jakby być weryfikatorem ilorazu inteligencji, bo to jest jakby osobna sprawa, ale to są normalni ludzie, którzy normalnie... To nie jest normalny chłopak, bo on napisał w moim komentarzu wczoraj pod moim filmem na TikToku, chyba cię dawno ktoś nie ruchał. Także nie możesz mi powiedzieć, że on jest normalny, no. No dobra. No, ja mówię o swoich odczuciach, to jakby to są gdzieś tam... Bo ty nie masz cipy. No może tak. W każdym razie zgubiłem teraz oczywiście wątek. Chodzi o to, że są normalni ludzie, jak gaśnie prąd. No właśnie, i teraz zastanawiam się, w którym momencie gdzieś tam ktoś przyjdzie i powie, hej, fajnie i dużo więcej zrobicie jako organizacja sportowa, do której aspirujecie, pokazując jednak szacunek w tym sporcie, a nie tylko to poddymianie, bo to tak naprawdę wszystkie federacje mówią, że nie mają nad tym kontroli. Gówno, właśnie mają kontrolę, bo to one są tym organem kontrolnym, który może zawodnikowi powiedzieć, ty, tak się nie robi, tak się nie robi. Natomiast... W tym dziękuję. Natomiast w tym świecie też są podwójne standardy i to jest gdzieś tam problem. Dobra, i w dwóch słowach jeszcze mi powiedz, bo ja będę jeszcze do ciebie zaraz dzwonić, tak? Bo jeszcze mam dwa tematy przygotowane dla ciebie, ale nie powiem ci jakie. Ale już nie dzisiaj. Dzisiaj, oczywiście, więc szybko przełknij zupę, bo to jest ważne, czy tam, nie wiem, kluski, dobra. Czy co tam ci przygotowała kobita, lelum po lelum. Fame i wszystkie inne federacje za 10 lat. No właśnie teraz to spróbuję w dwóch słowach, bo chciałem to w sumie tam powiedzieć przed chwilą. Fame bez tych federacji było kilka, tych prób było kilka, przetrwało powiedzmy trzy główne. Zdecydowanie największą marką pod tym kątem jest Fame. Heilig i Fame, tak, to sądzisz, że jest mu równolegle, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że oni doprowadzili do takiego poziomu, w którym to federacja już jest marką. I tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj to jest prominentne, żeby zawalczyć na Fame, w związku z czym te stawki idą w dół. I nie jest już tylko tak, że federacja potrzebuje dużych zasięgowych zawodników, żeby na ich plecach się federacja wypromowała, tylko się zmienił trochę ten tryb, że już dzisiaj Fame mogłoby sobie pozwolić samą swoją marką zrobić dobrą galę bez zasięgowych zawodników i tych zawodników marką promować. Więc to jest niebezpieczne dla przetrwania Fame'u i pewnego szablonu zachowań, bo wtedy będą oni nawigować tym, jak się zawodnicy muszą zachowywać. Natomiast wydaje mi się, że ta moda, jak każda inna, się gdzieś tam rozpierzchnie w ciągu 2, 3, 4 lat i trzeba szukać marketingowo, z mojego punktu widzenia, alternatywnych źródeł
monetyzacji i zmiany tego całego schematu. Bo jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna w tej przestrzeni, że zaczynają się temu przyglądać środowiska niezwiązane z Fejmem i środowiska, które się zaczynają zastanawiać, co tam się tak naprawdę dzieje i jaki jest fenomen. A niektóre zachowania na niektórych galach są takie, że jakby się tam rzeczywiście bez rozrywki i bez show biznesu ktoś przyjrzał, no to tam podejrzewam, żeby zatrzymania mogły powstać normalnie. No prokuratora i zarzuty prokuratorskie. No, dokładnie. Mój drogi, musimy kończyć. Naszym gościem był trener życia. Trener życia na Instagramie, trener życia na TikToku. Marny fiutek, czasem go nie lubię, ale jest fajnym człowiekiem, także całuję, przełknij zupę, bo niebawem będę ci dzwonić. Ding dong, to ja. Bum, bum, puf, puf. Wszystkiego dobrego. Trener życia, pa, pa. Pa, pa.